Szanowna Pani Marszałek, dziękuję. Rozumiem, że wymieniono w tej debacie moje nazwisko tylekroć i tylekroć sformułowano rozmaite insynuacje pod moim adresem, że będę prostował ze 40 minut. Co, Pani Marszałek? Nie skorzystam z całego tego czasu. Panie pośle, proszę zastosować tak zwaną system unblock. Nie skorzystam z całego przysługującego mi czasu i postaram się krócej. Szanowni Państwo, wyszukiwarka internetowa. Pomyłka w klinice in vitro. Kobieta urodziła nie swoje dziecko. Hania urodziła się chora, błąd przy in vitro zmienił ich życie. Dalej, pomyłka in vitro, 26 kobiet w ciąży z obcym mężczyzną. I dalej, pomyłka podczas procedury in vitro, urodziły się niewłaściwe dzieci. Dalej, łodziance wszczepiono przez pomyłkę cudze zarodki. Dalej, tragiczne skutki pomyłki in vitro, nie wchodzę w artykuł, ale na pewno... Jerzy włos na głowie. Szczecin. Prokuratura podjęła śledztwo w sprawie pomyłki w programie in vitro. Urodziła nie swoje dziecko. Winnych wciąż nie ma. Sprawa pomyłki. Włochy. Dramatyczne pomyłki przy zabiegach in vitro. Kiedy dowiemy się, dlaczego doszło? Szanowni Państwo, dziesiątki... tego typu publikacji. Proszę nie zmuszać mnie, żebym wyłączyła panu tego mikrofon. Typu publikacji. Pani marszałek, naprawdę nie zamierzam ich cytować tutaj in extenso. Zwracam tylko uwagę, że dziś Państwo radośnie procedujecie tę ustawę i za chwilę będziecie tu przynosić jakieś ustawy, które będą gwarantować ubezpieczenie od takich wypadków losowych. Panie pośle, czy mam panu zacytować... To jest perspektywa, którą... Panie pośle, wyłączyłam panu mikrofon. Chciałam, żeby pan posłuchał, co mam panu do powiedzenia. Artykuł 184 regulaminu Sejmu jasno określa, czym jest sprostowanie. Wyczerpał pan możliwość sprostowania i bardzo proszę o zakończenie swojej wypowiedzi. No, zmusza mnie pan do tego, żeby wyłączyć mikrofon. Czy mogę odnieść się do słów, które pani marszałek do mnie skierowała w trakcie tej debaty? Panie pośle, skończył się panu czas. Bardzo dziękuję za pana wypowiedź. Umożliwiłam panu sprostowanie. Bardzo proszę o zejście z mównicy.